Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Dzisiaj muszę nawiązać do wczorajszej refleksji, bo wydaje mi się, że w związku z nią narosło trochę nieporozumień. Nie jestem przeciwnikiem gniewu i nie uważam też, że gniew jest zły. Mówiłem wczoraj, że owocem gniewu, zwłaszcza tego niekontrolowanego, który uderza w innych i burzy nasze relacje, jest smutek. Tak właśnie mówi Ewa Grisz-Spontu. Ale równie niebezpieczne jest tłumienie gniewu, ponieważ ono także prowadzi do smutku, a nawet gorzej, do depresji. Gniew może być naszym sprzymierzeńcem. Tak naprawdę informuje nas o jakichś niezaspokojonych potrzebach. Dlatego dzisiaj refleksja pomedytacyjna jest taka. Co mi chcesz powiedzieć, gniewie, ty, co nie przebierasz w słowach? Tak wiele o sobie nie wiem, tak często cię tłumię i chowam, a kiedy użyję twej siły, nagle wszystko się burzy. Jak być z tobą prawdziwym? Jak sprawić, byś zaczął mi służyć? Gniew spojrzał na mnie zdziwiony. Ciągle o jednym nie wiesz. Ja jestem sygnał alarmowy i krzyczę o twojej potrzebie. Pozdrawiam was serdecznie i zachęcam do tego, aby przyjrzeć się temu gorącemu uczuciu, gniewowi, i zobaczyć, jaka potrzeba niezaspokojona się za nim kryje. Dobrej soboty. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po,